jak nie z 8. Nic nie chcę mówić, ale jest tego narodu. To nie miara. Módlmy się o to, żeby była broń. No będzie dobrze. Ja ląduję na pierwszy skrajny. Będziesz pan zadowolony. Tak? No. No, kurde. Widzę, jakiś typek na mój ląduje. Dobra, będę szybciej chyba. Jak na złość. Biegnij do mnie, mam auto shotguna. No to szybko, szybko. Czarek! No, biegnę do ciebie. Spoko. Dobra. Idę do ciebie już. Dostał w tył. Dobra, czek. Spoko. Teraz trzeba ogarniać. Dobra, już mam auto, auto tu podjechało. Nie wiem, strzelam kuźwa w ten metal w ogóle. Nie ma sensu strzelania w takie coś. Uważaj, ej, tutaj jakieś... Flesze idą. Flashbangi. Ja patrzę tutaj na skraj. Jak there is no bandaż. Trochę scebularzyłem. Pierwsze trafienia. Widzę typa na wprost, hangar duży. Ale ja mam auto shotguna, nie dostrzelam do niego. Oni się strzelają tam. Oni mają umpa. Tak. Widzę go. A ja mam wektora jeszcze, wektora. Dobra, ja plecy obstawiam. Biega za beczkami. Dobra, obstawię plecy. On ma hełm. No my nie mamy. No nie. Ktoś inny przyszedł do niego. Dobra, spokojnie, strefa jest blisko. Powaliłem jednego. Brawo. Dobra. Możemy podejść teraz, go dobić. Idziemy? Poczekaj. Strasznie dużo tu się strzela. Na wprost. Dawid, ja wiem, ale... Na plecach po prawej stronie. To tu musi być, wiesz? Tak, widziałem jak przebiegał. Ja z przodu będę obstawiał. A widzę, jest. Zabity. Dobrze. Dobra. Ktoś tam jeszcze purka. Spokojnie, Dawid, zlutuj co trzeba. M4 jest tam, wiesz? Tylko ammo nie ma. Zlutuj co trzeba. I jeszcze są na budynku, nie? Tak. Ja mam już 4 lunetę, to spróbuję ich zaraz ściągnąć. Czekaj chwilę, Dawid, na spokojnie. Dobra. Na spokojnie. Dobra, git. Na spokojnie. Daj złożyć sprzęt i już walczymy. Nie widzę. No tam może maksymalnie jedna osoba została. Ja mam kara. Co? Oj, czekaj, strzelają się. Nie widzę żadnych błysków. Jakieś tłumiki już może mają i... Ja tutaj jestem na skraju budynku. Strefa mamy blisko. Git. Nie podchodzą do okien wariaci. Dobra, na spokojnie. Oni muszą wyjść, Dawid, pamiętaj. My nic nie musimy, oni muszą. No dobrze by było, jakby na przykład przynieśli nam staw. Tak. Mam 50 ammo do... O, do właśnie do twojej broni, bierz to. Pały były jakieś. Nie, no i cisza. Boję się trochę tych pleców. Wejdę na plecy. Nie no, można iść po prostu z twojej strony właśnie i można wyjść. Można stąd wyjść w ogóle. Tak. I najwyżej czekać aż wyjdą, oni będą chcieli, tak. Albo na skałki wejdziemy, no. Chodź. Bo ta miejscówka nic nam nie daje. Tak, tracimy trochę czas. O, patelnia.
Zawsze spoko. Tu jest dziura w siatce, no i git. Gdzie jest ta dziura? O, jak wy tam przyszliście? Tu z prawej całkiem, no i zaraz będzie przy trzecim. Faktycznie, tego nie wiedziałem. Nie masz żadnego celownika jeszcze? Nie, czwóreczkę tylko mam. Dobra. I nie mam nawet kolimatora, nic. Dawid, ale nie w tą stronę. W lewą musimy iść, z lewej strony ich zejdziemy. Dobra, żeby myśleli, że tu poszedłem, stary. A. Tak, a Chayana, kurde. Rozumiem, Chayana. Chayanes. Okej, okay, Chayanes może być. Na dachu jest gościu. Możliwe, że będzie zbiegał już teraz, ale wszedł na dach. Możemy obstawiać górkę. Dobra. Tylko tak może bardziej łukiem. Żeby nas do końca nie widzieli. No trzeba spoglądać cały czas, czy nie wychodzą. Dobra, tutaj już jest chyba całkiem spoko. O kurde! Co? Dostałem, ale nie wiem skąd. A, widzę, z górka, górka! Z górki! Na wprost, Czarek. Czekaj, 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 czekaj. Gdzie na wprost? Bandaż zakładam. Jeden tak trochę zraszował. Nie widzę ich ciągle. A jest tutaj! Jeden na blisko zaraz będzie. Tak? Jeden jest... O, już widzę go. Dobra, jest tu kamienie z lewej, kamienie z lewej. Dostał. Dobra, położony, a drugi z prawej teraz. Tak, o kurde, położony. Zabity, zabici, zabici, spokojnie. Znowu mi się to badziewie przestawiło i nie wiem, jak to się odstawi. Zero ammo, stary. Do ostatniego ammo to zrobiłem. Dobrze. Musimy uważać, muszę jakiś zestaw z nich zebrać. Dawid, tu jest kar drugi. No to git. Więc śmiało możesz brać, ja tu zostawię też ammo ci. Zostawiam ammo. Jest skała, hełm tutaj jakbyś chciał. Apteczki potrzebuje Dawid, apteczki. Apteczki to tu nie miało nic, stary. A ty nie masz też kompletnie. Nic, bandaży, nothing? Nothing. Ja pierdzielę. To dobre jaja. Dobra, ja mam 3. Wbiję chociaż to, co mam. Tam 5,56 ammo nie masz. Mam, ja ci tam zrzuciłem jeszcze do tego typa. Dobra, to jeszcze zobaczę. Ja tam zrzuciłem 30, mam 40 łącznie. Tyle co w kałacha i w kara na jeden zestaw. Ale 5,56 mówisz? Tak. Nie, 7,60 mówisz. A, 7, tam 5 piątki zrzuciłem do końca. A no masz dobra, siódemki? No ty... Mam siódemek dużo, no. To weź mi zrzuć. No to ci zrzucam. O, super, dzięki. Dobra, Dawid, zaraz będziemy mieli tych typów tutaj przy sobie, co wychodzi, bo to nie są te typy ze środka. Pamiętaj o tym. To są inne typy. Dobra. Wejdźmy może sobie w strefę, zobacz, tu jest taki fajny kamień i możemy na nich chwilę poczekać. Dobra, git. Mamy kary, więc spokojnie, a gdzie ty tam stoisz? Musiałem zlutować umpa. A to ty bierzesz tego umpa? Ta, biorę, bo nie ma nic, nie ma innej amunicji nigdzie. Ale kara wziąłeś. Tak, wziąłem kara, mam go z lunetą już, moją. No musimy kogoś stuknąć, bo potrzebna jest medycyna. Właśnie, no nie, muszą właśnie wyjść, celuję. Celuję, wciskam Q i nic się nie dzieje. Alt Q. Ale o czym mówisz? A, bo to E na drugą stronę muszę zmienić, okej. Okay. Nie, chodzi mi o to, że czasami... E. Tak, czasami się przestawia.
Na razie nie widać tych wariatów, ale dajmy im jeszcze chwilę. Kurde, no nic. Zero, zero bandaży. A, chcesz jeszcze ten ammo do tego umpa? No, troszeczkę. Bo mam tylko 30 sztuk chyba. Ma. Ile? Unmod, ile kosztuje unmod? Rezystansa? Nie wiem, no, nie wiem, rzucaj pieniędzmi, ci powiem kiedy wystarczy. Trochę nie wiadomo, co? No nie wiadomo. Może oni tam jeszcze, wiesz, tak się czają trochę z tym wyjściem. To może trochę obdygani. Na plecach tam jakieś strzały odchodzą. Może w strefie zdecydowali się biec. No nie wiem. No bo to nie mogą być ci goście, bo tam nie da się pod górę wejść. Nie, to nie byli oni, nie ma opcji. Czy to jest Full HD? Tak, to jest Full HD, ale nie jest na wysokim presecie, żeby mi się przyjemnie grało. Dobra, to co, Dawid, biegniemy, co nie? No. Ja pierdzielę. A nie, strefa jest blisko. Zachodzimy na to? Chyba musimy. Patrzę plecy cały czas, co się dzieje. Albo próbujemy do bunkrów wejść. Nie, no bunkry to już jest za późno. To mi się wydaje, że już są dawno zlutowane. Możemy spróbować. A może... Ale... No nie wiem. To co, na ten żółty biegniemy? Na ten domek? Tak, to jest spoko. Okej. Okay. Pójdź na zdrowie. No a co mogę z nim zrobić, no? Mogę się napić piwka. O, napisał mi ktoś właśnie, że ale bieda, masz komputer, bo musisz grać na najniższych ustawieniach. Może zrób sobie donate goala. No to jak? Kolego, ci w ogóle typy, ruszy ta typ, gra? Typ jest na polanie, zbiega z górki. Kierunek? Kierunek musisz... gdzieś 225, droga przy kamieniu, przy drzewie 240-250. A widzę, będę strzelał z kara. Czekaj, ale... okej. Okay. A nie, on wydupił, a widzę go. Dobra, lutujmy, Dawid. A, to jest pootwierane. Dobra, ale może bandaż ktoś mógł zostawić. No, myślę, że ktoś, kurde, bandażyk mógł zostawić. Mógł. Więc przejdźmy to. O! Ty! Typ tutaj stał. O. I tak, tak sobie o? Tak, tak sobie ostał. Okienku? Nie, tak se stał na piętrze po prostu. A może go wywaliło, bo już skończył no, swoją w ogóle, grę. W ogóle, wiesz, nie załapałem, wiesz, tak wszedłem sobie normalnie, bombam, a tutaj typek stoi. To nieźle. Niezły wariat. Myślałeś, że manekin. Kacheszki takie. Co, nie ma bandażów? Nic. Ludzie straszą, straszą. Może tu? Jakiś bandaż. Pizza z cebulą? Dobra, panie. Dobra, teraz tak. To trzeba po prostu iść, no i tyle. I zbieramy, i szukamy bandaży. No, kurczę, czasami są takie gierki, że jesteś takim medykiem, że nie wiadomo, co z tym robić. No. A tak jak teraz, to nawet, no... Ciężko cokolwiek, tylko problem mamy taki, że tutaj nie bardzo coś jest. No to co, na te budynki chcemy iść, bo te są strasznie w głąb. Tak, trzeba w strefę wejść 30 sekund. To co, idziemy na te w głąb od razu? Czuję, że ta budka po drodze. Tutaj będzie apteczka dla ciebie. Tak, na pewno. Na bank. No, zobaczysz. Mhm. Apteczko. Super. To niezła apteczka, z tyłu nic. Dobra. Niezła apteczka. Bam, bam. Ale powiem ci, że strasznie nie lubię tej deszczowej pogody, na przykład, osobiście. No oczywiście. Dawid, a ta adrenalina, co jest w zrzutach, ona po prostu działa tak jak painkiller, tylko szybciej wbija? Ona ci daje stówę tego pomarańczowego paska i tyle. Aha. Tylko, że ją się długo aplikuje. Daje. I ona ci daje stówę.
No to tak bez szału bym powiedział. No bez szału, to jest tak jakbyś dwa przeciwbólowe wziął, tylko że szybciej niż dwa osobno, nie? No jesteśmy w strefie. No i co, aż na tamte musimy biec, no bo jaki mamy wybór? Nie mamy. Chyba że jakiś wariat na samochodzie do nas podjedzie. I w czołgu mogą ten... Ale brzydko to wygląda, jak się gra na tych niskich... O! Dziękuję! O. Nie wiem skąd. Dobra, wiem skąd. Kamin. Dobra, padnę. Poszło. No i gość jest za kamieniem, nie ja widzę jego kółka. Ale kocham takich gości. Ale jak on szybko cię po prostu... Z czego on cię zabił? Z M16. No ale szybko, stary, ile miałem zdrowia? Na jeden strzał. A, faktycznie, zapomniałem. Adrenalina chyba 15 minut działa. No się nie będzie chciał przesunąć. On wychyla się. No prawie. Ładny strzał. Nie lubicie burzy i deszczowej pogody? To może jeszcze jecie pizzę z ananasem pod ludzie kappa? Dzięki za piątkę random. Nie wiem, czy on nie ma kasku 3. Nie mam trójkę też. Czekaj. Wyszedł ci. Dobrze. Jest za drzewem. Szkoda, że nie zmieniłem na umpa szybciej, wiesz? Tak. Być go dobił. On teraz się bandażuje prawdopodobnie. Spoko. Co on kuźwa zrobił przed chwilą? Granat. Masz dobra, nie no masz panie. Nie mam nic z takich rzeczy. Wychyla. Możesz też zawsze wcelować. Z prawej teraz się wychyli. Możesz zawsze się nie. W niego wcelować po prostu z tyłu kara i tylko czekać, aż się wychyli. To jest trochę niebezpieczne, ale masz zdrowia, że przyjmiesz pierwszy strzał. No jak będziesz biegł, to może być średnio. Ale zabawa. Najdłuższy pojedynek w PUBG. Dawid Star, były już takie turnieje, były już takie turniejki. Może się wycofuję, tak jak ja myślałem przed chwilą, pod tym kątem. Ale co ci to da? O. A ty pariat jeden, nie? No wyszedł. Za drzewo, teraz się przesunął do twojego drzewa. O, tu lewej. Aj. Mam mało życia. A on tu granat będzie chciał rzucić, wiesz? On jest w lepszej pozycji! Nie wysyłać mi teraz donate'ów, kurde! Patrzy za skałkami, pomiędzy skałkami. Możesz go tak zrobić na ten kamień jeszcze. Ump. Dawid! Dobrze! Tylko muszę, kurde, wziąć wszystko od niego teraz. Walcz, szybko. Tutaj już malutka strefa będzie. Tu jest malutka strefka, tak. To nie jest tak. Masz czym się leczyć? Mam. No to ładuj. Czekaj, bo ja jeszcze jedną rzecz tylko, bo załadowałem sobie wszystko. Ja już z tym jadę, tylko jeszcze hełm trójkę niepotrzebnie zmieniłem. Anarel, to miło. Dobra, wciągam i lecę. A co, ty nie masz tego? Nie masz apteczki żadnej? Nie. Nie ma tak łatwo, on też nie miał, stary. Nie biegnij ze snajperą, bo nie zdążysz. Ja nie miałem praktycznie nic. Dobra. Chowaj broń. Na energetyku... No troszkę cię zeżre ta strefa. Chociaż po tej stronie się wolno zsuwa. Nie, ona będzie wolniej z tej strony. Musisz deszko w prawo odbić, tak delikatnie kierunek ruchu. O, teraz. Za bardzo, trochę mniej.
O, teraz idealnie. Tak, dobrze, panie doktorze. Tak, no ci maksymalizuje ci czas dojścia do strefy, no. Minimalizuje, znaczy. Dobrze jest. Nie, powalcz, powalcz, bo jest 26, a oni giną teraz jak mrówki. Masz kara, masz emkę, masz szansę. No, tylko trzeba jeszcze kogoś zabić, żeby były, wiesz... Nie, no jasne, jasne. Było. Stary, ja mam umpa, znaczy emkę mam z czwóreczką, to będzie jak snajperstwo. No, ale tutaj trochę lipa. No musisz wejść, nie? Nie masz, że tak powiem, wyboru. Dalej. Może ten kamień poszedł. Kamień? Kamień, patrzę jeszcze na ten żółty budynek. Spokojnie. Wątpię, żeby tu ktoś wariat jakiś szalał. Kamień powinien być okej, bo tam jest i drzewo. Kamień tu jest spoko. Ale patrz na plecy, no właśnie. O kurde, ale masz zasuwa. Musisz, Dawid, chyba się przemieścić. Ja już zasuwam od razu. No, ho. Naprawdę, ale no. Powiem ci, że na ślimaka to ci się może trochę zejść. Ile trwa rozgrywka? Dobra, jeżeli dochodzisz do końca gry, to około 30 minut. 30, no. Zazwyczaj około 30 minut. Większość gier kończy się zazwyczaj tak około 15. Średnio, tak? No bo wiadomo, że nie w każdej rozgrywce dojdziesz do końca. A gra kosztuje, nie wiem ile kosztuje na G2A obecnie. 120 około, wiesz? Tak się cały czas utrzymuje, tak? Od 110 do 130, tak no. Na nią promocji raczej nie będzie, to jest po prostu zbyt świeży towar i zbyt chciany, żeby tam jakaś wielka promocja się trafiła. No. Players Unknown, przyjacielu, kosztuje 128 zł. Dokładnie. Siedzę goły w gaciach i wesoły gaciach grasz Bonkol dzisiaj. Jakieś składy mam na. No i z kodem Black otrzymasz 3% zwrotu. Dla naszego temu super jak zawsze. Bonkol Kulczarek Combo Commandos Dawid Plus Alex Szwadron Winning Alfa. Czy przez streama da się grać? Ty wariacie, skończ. Przez streama, to jest tylko gra na streama. To nie ma innej, nie da się inaczej PUBG odpalić, co nie? Niż przez streama. Nie da się. To tylko jest przez streama. Chyba, że już jakieś koreańskie kradzione serwery zrobili. Ta. Że ściągasz wersję kradzioną i na kradzionym serwerze. 25 sekund i jesteś... Nie, no dobiegnę. Jesteś w połowie chyba. Chyba, no chyba, że zginę. Tu jest samochód. Tak. Tak trochę miotasz się, widzę. Tutaj masz domki przed sobą ogólnie. Po te stodoły. Tu ktoś musi być po prostu. Tak, a strefa się kończy zaraz za tymi stodołami, więc trzeba z nich wyjść. Ale jakbyś dobiegł tak na plecy tych stodołów. Ale ta strefa teraz zasuwa, panie. Panie Janek, to tak zasuwa ta strefa. Naprawdę. Masz jeszcze jakieś leczenie? Nie. No to ja bym chyba bardziej na krechę ściągał. Dobra. Ciśnij, może gdzieś tu w krzaki się uwalisz. Po prostu tutaj te na przykład. Te po prawej, te haszcze. Nie wiem, trochę za mało, fuck. Nie wiem, stary, no muszę do tego budynku dojść. No. Dawaj. Dobra, jesteś już w strefie. Patrz tylko plecy. A jest gościu. Tak, też chodzi do budynku. Dobra. Kontrol. Spokojnie, on z niego wyjdzie, prawda? Więc ty jesteś w przewadze. Dobra. Okej. Okay. Z tego domku jest tylko chyba to wyjście. Nie, z przodu jest jeszcze wyjście. Jest? Okej. Okay. Ale kot, ja nie mogę tak grać, żebyś mi tutaj... O. Wojksik, tak, będę komentował. Wyszedł ci już, wybieg ci już. Dwóch ci wybiegło. Czołga się. Chyba trochę bardziej w prawo. Za domek. Masz czas. Teraz na dwóch dziwko. Tam jest, tak, wiesz? Tak. Dwóch typów. Kurde, ale w tej trawie to jest tak ciężko kogoś dostrzec. Słuchaj, no masz albo opcję, albo idziesz w to żyto po prawej stronie i się czołgasz. No. Ja bym już tu się wpieprzył. Patrz, tu już bym mógł wejść, wiesz? Odtąd się czołgać.
Ale tutaj będziesz miał przed sobą typów, bo oni tędy poszli, co nie? No. Ale no jak ta jak się na krawędzi, przy tych takich zielonych krzakach, tych ciemnych, to w ogóle nie widać, co nie? Tylko musisz w niego wejść, ten krzaczek. Oni tu będą widzieć to. O. Tutaj tą zieloną ścieżką idź, co nie? No. Nie, jest okej, jest okej. Już top 10 jest, więc jest spoko. No niekoniecznie, bo mogą być teamy, wiesz. Nie, mogą być też pojedyncze, tak, tak. Pojedyncze wariaty. Ale ten deszcz akurat teraz ci pomaga, bo oni nie słyszą, jak się czołgasz. Nie słyszą szurania. No. Ale, miej zobaczyć tą MK na auto odpaloną. Jest, jest, jest. Ja bym tylko... Widzę, widzę. Jezus Maria, z lewej, ale... Z lewej. On dopiero zobaczyłem go, jak się poruszył, ale on się poruszył w moim kierunku, więc... No ale top 10 teraz. A i było dziewiąteczka, dobra.